Białoruskie zespoły taneczno-wokalne Kalejdoskop i Akwarel zaprezentowały się dziś na deskach Ełckiego Centrum Kultury. Uczniowie szkoły średniej nr 3 w Grodnie przyjechali do Ełku, by zaprezentować swoje umiejętności podczas trwających właśnie kaziuków. Można było zobaczyć prawdziwe talenty, powiedziała Halina Orzechowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, organizatorka kaziuków w Ełku. Dzisiaj mieliśmy koncert teraz dla młodzieży i wystąpił tutaj zespół Szkoły Międzynarodowej z Grodna. Ta szkoła ma to do siebie, że ona zrzesza utalentowaną młodzież, nie pytając o narodowość, prawda? Masz talent, umiesz śpiewać, pięknie tańczysz, odczuwasz te artystyczne wymogi, to będziesz uczniem tej szkoły. Tak pięknie tańczyli, tak pięknie śpiewali, wypracowane do tego bajecznie kolorowe stroje, które odzwierciedlały. Powiedzmy, to co tańczono, to co śpiewano. Na widowni zasiedli uczniowie ełckich szkół. Jesteśmy pełni podziwu, występy były wspaniałe, mówili młodzi. Bardzo fajnie, naprawdę miła atmosfera. Różnorodność wykonania, ciekawie. Fajna aranżacja, naprawdę wielkie talenty i tego było trzeba. Super. Jeszcze, super. Jeszcze jutro może przyjdziemy. Warto obejrzeć. Szczególnie taka ogólnie różnorodność. Najlepiej zespół Akwarel. No, bardzo dużo tańca było, ogólnie śpiewu. Ogólnie było super, bardziej kolorowo. Bardzo mi się podobało, jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałam się nawet, że aż tak będzie wspaniale. Bardzo utalentowana młodzież. Strasznie mi się podobało najbardziej. Oczywiście tańce, bo sama tańczę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Już po raz trzeci występuję w Ełku, a tutejsza publiczność nigdy nie zawodzi, powiedziała Olga Swistun z zespołu Kalejdoskop. No, z różnego wzrostu tańczą dzieci i z czterech. Młodzież w naszym zespole tańczy od 3 do 10 lat. Ja, jak dobrze pamiętam, tańczę od około 11 lat. Trenujemy intensywnie 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Dziś publiczność przyjęła nas wspaniale. Publika się хороша. Występy zespołów Kalejdoskop i Akwarel z Grodna można zobaczyć również jutro o godzinie 18 w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.